witam bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z recenzjami książek dla dzieci. Zbliża się czas świąt Bożego Narodzenia, najpiękniejszych świąt w roku i wybraliśmy pozycję specjalnie na ten piękny czas. Aksamitny Królik i 8 plus 2 i Pierwsze Święta. Obie książki należą do klasyki światowej literatury dla dzieci. Obie wystawiane na deskach wielu teatrów, cytowane w innych książkach, w filmach. Obie tłumaczone na wiele języków i nie tracą swojej aktualności przez cały czas, chociaż na przykład Aksamitny Królik został napisany prawie 100 lat temu, bo w 1922 roku, to jest aktualny cały czas, również teraz ma wielu czytelników. Historia wydaje się bardzo prosta. Wszystko zaczyna się w pewien bożonarodzeniowy poranek, kiedy to zaglądamy do pokoju chłopca, który w swojej świątecznej skarpecie znajduje aksamitnego królika, obok innych prezentów, obok migdałów, pomarańczy, orzechów, obok małej lokomotywy znajduje się pluszak. Piękny, puszysty, czekając na swojego nowego właściciela, ale trudna jest droga do serca chłopca, bo chłopiec pocieszył się nową zabawką tylko 2 godziny, tylko do obiadu, bo za chwilę pojawiły się nowe prezenty. Dziecko odczyta tą opowieść jako opowieść o relacji chłopca do jego zabawki. Natomiast dorosła osoba odczyta jako przypowieść o przyjaźni, miłości, o prawdziwym pięknie. Tutaj padają pewne takie bardzo mądre sformułowania, sentencje. Przytoczę jedną z nich. Skoro już jesteś prawdziwy, to w oczach tego, kto cię kocha, nie możesz być brzydki. Brzydkim mogą cię nazwać tylko ci, którzy niczego nie pojmują. To nie jest książka tylko dla dzieci, to jest książka również dla dorosłych. Prosta, krótka, ale cudowna. I druga nasza propozycja. 8 plus 2 i Pierwsze Święta. Jest to trzecia część bardzo popularnej serii 8 plus 2 autorstwa norweskiej pisarki Anne Cat Westley, która bardzo często jest porównywana do Astrid Lindgren. Bo gdy czytamy serię 8 plus 2, którąkolwiek z części tych serii, to od razu jesteśmy w klimacie dzieci z Bullerbyn. Takim uroczym, rodzinnym, ciepłym. Jest to książka, jak piszą niektórzy, o najliczniejszej i najsympatyczniejszej rodzinie. Jest to najweselszy dom w całej Norwegii. Rodzina, która dba o siebie. Jest tutaj 8 dzieci. Każde jest jakieś, każde ma swoje zainteresowania. Pomagają sobie nawzajem. Starsze dzieci opiekują się młodszymi. Chociaż jest im ciasno, ale każdy jest tutaj szczęśliwy. Babcia ma zabawne perypetie. Jest tutaj w ogóle bardzo duża dawka dobrego humoru. Dużo żartów. Tata znajduje sposób po prostu na wszystko. Bardzo dobrze czyta się tę serię, każdą z tych części, każda stanowi taką oddzielną całość. Seria doczekała się norweskiej wersji telewizyjnej i kinowej, w której babcię zagrała sama autorka. Bardzo serdecznie polecamy obie książki do takiej wspólnej lektury.